Urlop na żądanie? Coś mi wypadło, muszę skoczyć do Warszawy. Okej, nie ma sprawy, tylko Paweł o ciebie pytał. Chyba coś od ciebie chce. Może zajrzyj do niego, zanim wyjdziesz. Nie, nie mam czasu, mam zaraz pociąg. Bartek, coś się stało? Wyglądasz na zdenerwowanego. Stało się, ale powiem ci kiedy indziej. A Paweł pewnie chce tą protezę dla pani Wiśniewskiej. Ona jest gotowa, już cię przynoszę. Okej, a ja przygotuję wniosek. Wszystko w porządku? Jeżeli chodzi o urlop, to już nie aktualne. Co się stało? Dostałem wiadomość. Od Soni. Nie chcę mnie znać. To koniec. Wiesz co, weź jednak ten urlop. Nie, zaraz cię ogarnę. Przepraszam. Nie przepraszaj. Potrzebujesz trochę wolnego. Po prostu idź do domu, a ja wypełnię ten wniosek za ciebie. Dziękuję. Już jestem. Przepraszam bardzo, ale okazało się, że nie tak łatwo dorobić klucze w tym mieście. Musiałem jechać aż na Mokotów. Proszę. Dziękuję. To co, podpisujemy umowę? Jasne. Umowa jest na rok z miesięcznym okresem wypowiedzenia. No i kaucja w wysokości miesięcznego odstępnego. Jeszcze dzisiaj wpłacę panu na konto. Okej. Jakieś pytania? Brak. Czyli wszystko jasne, rozumiem. Tak jest. A ten drugi lokator, o którym pani mówiła? To mój tata. Jest na wyjeździe służbowym i wróci za miesiąc. Aha. Czyli rozumiem, że będziecie wynajmowali państwo we dwoje. Na początku we dwoje, a za kilka miesięcy we troje.